Wiecie co, szczerze mówiąc, tak się trochę boję powiedzieć, ile lecę, bo boję się, że znowu nie polecę tego, co chciałem, więc na razie tak nie zapeszam. Po analizie pogody stwierdziłem, że najlepiej będzie dzisiaj polatać jak największą część całego lotu po wschodniej stronie Przasnysza. Krótka instrukcja, jak należy czytać mapy prognostyczne. W tym przypadku mamy prognozę potencjalnego zasięgu lotu. Po prawej stronie widzicie taką legendę, gdzie właściwie od takiego koloru ciemno-niebieskiego mamy zasięg w okolicach 48 km. W okolicach już tego żółtego koloru to jest prawie 600 i w okolicach tego już purpurowego to jest aż 900 km zasięgu. Oczywiście tego dnia takich możliwości nie mieliśmy, ale zbliżaliśmy się do właśnie do tych wartości na poziomie 800 km, czyli jakby cały teren, po którym latam, miałby taki kolor na tej mapie, to szanse na przelecenie 800 km jednego dnia jest bardzo wysoka. I pierwszy punkt, jaki sobie obmyśliłem, to będzie Ełk, czyli tuż przed Suwałkami zwracam z powrotem na południe, w stronę Ostrowi Mazowieckiej. Później powrót na Mazury w okolice Spychowa. Następnie lecimy do Żurawina. Mamy sobotę, kolejny dzień latania z Milewa. Wiecie co, szczerze mówiąc, tak się trochę boję powiedzieć, ile lecę, bo boję się, że znowu nie polecę tego, co chciałem. Więc na razie tak nie zapeszam. Tu już gotowość, za mną OSW-19 obok Diskus. Woda zatankowana, 60 litrów dzisiaj, termika będzie. Za chwilę do nas przykołuje samolocik i będziemy lecieć. No dobrze, to ruszyłem na trasę. Właśnie się wykręciłem, znowu po holu spadłem na 300 metrów, ale złapałem dwójeczkę i do 1400 nad Milewem, ponieważ mamy strefę dzisiaj szybowcową otwartą, więc to co mogłem, to wykręciłem. Teraz poleciałem na trasę. Moim pierwszym punktem zwrotnym będzie Ełk. No i powiem wam, że pogoda wygląda zjawiskowo, z czego się bardzo cieszę. Gorąco potwornie na ziemi, 30 stopni tutaj, super chłodek, także dzisiaj cały dzień w takich właśnie pozytywnych warunkach będę sobie latał w rześkim powietrzu, nie pocąc się za bardzo. Także bardzo mnie to cieszy. Okej, to kręcę się tutaj w okolicach Ciechanowa, jestem teraz na północ od Ciechanowa. Do punktu zostało mi jeszcze 152 km. No te kominy takie na razie jeszcze nie są, że tak powiem, pewne. I ciężko mi je jakoś tam pocentrować, ale staram się i no i lecę dalej na punkt, 150 do Ełku, kawałeczek jeszcze, także dopiero wczesna godzina, w pół do 12 lecimy. Mamy 1800 podstawy na tą chwilę i zaczynamy lecieć w kierunku celu, mijamy właśnie po prawej Przasnysz, ciśniemy.
fajne na Mazurach, że tutaj wlatujesz i masz takie kominy 3,5 średniego. Proszę bardzo. Teraz skoczy pewnie czwórka. Idealnie. To w polu widzenia już Śniartwy do Ełku zostało 56 km. 4 metry już średniego. Doki mazurskie oddali Śniartwy. Największy zbiornik w okolicy. No ja dokręcam tutaj maksymalną wysokość, lecę dalej w stronę Ełku. Troszeczkę mi się szlaki pokończyły, więc będę tak skakał od chmurki do chmurki, ale i tak jest super, także jakoś tam przyspieszyłem troszeczkę, ten początek lekko taki wolnawy był, te kominy takie nie były jeszcze znajdywalne w łatwy sposób, teraz trochę jest lepiej i działa to dobrze, także wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna sobota dla wszystkich latających tutaj w okolicy. Te okolice właśnie w stronę Wisi, w stronę tutaj Mazur, w stronę granicy polsko-białoruskiej, wszędzie jest bardzo dobrze i tak jak widzicie, mury super, one bardzo ładnie ciągną, także latamy. Słuchajcie, mamy Ełk, jesteśmy w Ełku. Właśnie wlatuję pod tutaj tą piękną chmurę i teraz jak widzicie ciemna, taka fajna. Tutaj Grajewo, kto z Grajewa, łapka w górę. No i słuchajcie, tutaj co, wykręcam się, wracam na, tym razem na południe lecę, na Mazowsze. Następny punkt. Ostrów Mazowiecka, proszę Państwa. Się z Wami podzielę, co mi przypominają dzisiejsze warunki na niebie.
na dole ponad grubo, ponad 30 stopni Celsjusza. Jest tak mega parno i gorąco. Górą jest super, jest rzeźko. Jestem teraz prawie na 2 km. W okolicach Łomży znowu jestem. A co mi przypominają te warunki? Te warunki mi przypominają to, co dzieje się właściwie na co dzień w okolicach miejsca, gdzie lata się na paralotniach w Macedonii. Tam też takie właśnie ciężkie, fajne komulusy budują się od południa i jest latanie po pachy, jak jest dobra pogoda. Także dzisiejsza pogoda to jest macedoński klimat, jak dla mnie. Także bardzo fajnie. 63 km do Ostrowa Mazowieckiego. Ponownie w tym roku Łomża. Coś mnie tutaj ciągle. Ostrów Mazowiecka zaliczona. Teraz lecimy w stronę Spychowa, tuż w okolicach Śniarc to jest znowu, więc wracam tutaj po tych chmurach. Generalnie jest wszystko ok. Pogoda jest super. Podstawy już na ponad 2000 metrów. Tylko że źle okleiłem szybowiec i mi cały czas pracuje jedna z taśm, która się odkleiła może trochę i tak furkoczy mi za lewym uchem. Powiem tak, no jest to wkurzające. A tu jeszcze parę godzin lotu przede mną. No to mijamy Ostrołękę w kierunku na Spychowo. Żyjemy dalej. Lotuję tutaj do strefy, którą sobie zrobiłem nad Spychowem. A tutaj zobaczcie, jakie tłuściochy mi wiszą nad głową. Nawet trochę noszą. 4 km do cylindra. Się uratować nad jakichś tutaj lasków, świniarni i tym podobnej infrastruktury. Na razie średniego noszenia 0,2 metra na sekundę.
ale może mi się to jakoś uda lepiej namierzyć i będziemy w centrum tego noszenia, bo ono tutaj gdzieś jest. Może z tej strony. Zobaczymy. Na razie jeden meterek do półtora, dobrze. Okej. Dobrze. Jest okej. Będziemy tego pilnować. I może dolucimy do Milewa. No za mną już ponad 400 ładnych kilometrów, godzina 16:20. Ale się zmieniły trochę warunki. Zrobiło się trochę cienia dużo. Poprzez takie altokumulusy, które gdzieś tam, nie wiem, czy z rozpadających się kongestusów powstały. O, dołączył do mnie jakiś drapieżnik, dobrze. Pewnie będzie pomagał. I tak jak widzicie, no wygląda to tak sobie, no. To się na nas nasuwa, no. No zobaczymy. Mam do Milewa 37 km. Wysokość 800 metrów teraz. O, ptaszek. Ptaszek wcale sobie lepiej nie radzi w tym kominie niż ja. Się ciągle pode mną. Ale zobaczymy, jak to się dalej ułoży. Na razie do 1 metra już się nasiliło, więc liczę na to, że w okolicach dwójki będzie pod podstawą, chociaż tej podstawy to na razie nie widzę. O, tutaj ptaszek. Także walczę i wracam. I pięknie się rozkręciło do 1,6. Wysokość 1000. Także mam już powrót do Milewa. Teraz tylko przypilnować tego i pomalutku będziemy wracać z pół do piątej. No i słuchajcie, 13 km do lotniska. Niestety to, co tutaj widzicie, zabrało mi ostatnią godzinę latania. Choćbym nawet bardzo chciał, to chyba trzeba się streszczać do lądowania, bo tam taka jakby ściana deszczu szła. Może się mylę, ale prognozy mówiły o jakimś deszczu. No cóż, piękny dzień. Nic dodać, nic ująć. No. Te prognozy tylko były bardziej precyzyjne, to by było super, ale ostatnio strasznie się motają meteorolodzy. Ciężko jest przewidzieć przy tych zmiennościach pogodowych, co się będzie działo w powietrzu, ale dzisiaj pozytywnie bardzo. Także w okolicach 500 km kolejny piękny lot. Podstawy dzisiaj tym razem na 2000, godzina wychodzi 17, zaraz będę lądował.